Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wierzy Pan jeszcze w Platformę Obywatelską? A coś się zmieniło w międzyczasie? To oczywiście, że... Nie wiem, czy coś się zmieniło. W Pańskiej wierze? No być może. Nie, wierzę w Platformę, wierzę w opozycję, wierzę w to, że tylko razem możemy wygrywać wybory, ale tak jak mówię, razem, nie dzieląc się, nie tworząc znowu ugrupowania, tylko łącząc. Okej. Okay. 51 parlamentarzystów PO zdaje się tę wiarę właśnie tracić. Czytał pan ten ich list do partii? Nie w całości, ale tak. Jak poważne jest to wotum nieufności wobec przewodniczącego Budki? Bo trudno się chyba to buntem nazywać. Dużo lania wody tam, przyznam szczerze. No, właśnie dlatego lejąc wodę nie można za dużo wygrywać. No, my mamy się wziąć za robotę, ciężko pracować, a nie pisać do siebie listy. Myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Lepiej ci wszyscy parlamentarzyści i pozostali napiszą list do społeczeństwa, powiedzą, co chcą robić, jaki mamy projekt, jaki mamy plan. Pokażmy to, chwalmy się tym, a nie piszmy listy do siebie. No, pisanie listów do siebie jest bardzo fajne w okresie świątecznym, wakacje, trzeba złożyć sobie życzenia i tak dalej, ale pisanie listów w partii między sobą chyba żadnego efektu dobrego przynieść nie może. Potrzeba pilnych działań, potrzeba debaty, potrzeba silnego przywództwa, potrzeba długofalowego planu, to mniej więcej... No i do roboty róbmy to, a nie postulaty. Piszmy. No ale skoro potrzeba, to znaczy, że blisko 1/3 parlamentarnego składu Platformy nie widzi ani działań, ani planu, ani przywództwa. Ale oni nie są w Platformie, bo nie wiem, a nie mogą działać lokalnie, nie mogą organizować tego wszystkiego, co piszę. No jeżeli nie mogą, no to trzeba może zrezygnować z dalszej działalności. Ja uważam, że każdy, jeżeli chce, może prowadzić swoją działalność. Chęciński 1/3 parlamentarnego składu Platformy wysyła. Nie, ja tylko zadaję pytania, czy mają jakiś problem z tym, bo panie redaktorze, ja nie mam problemu z działalnością, z działaniem, jestem dzisiaj u pana w radio, byłem w innych mediach, staram się mówić to, co robimy, staram się promować to, co robimy, a nie pisać listy do kogokolwiek ze swojego grona, bo co daje pisanie listu do swojej mamy napisać, mamą jest mi niefajnie w domu i myśli pan, że ktoś mi w tym pomoże? Panie prezydencie, czy razem zachowanie... z mamą siadamy i myślimy, co zrobić, żeby nam było fajnie. Czy zachowanie Platformy w sprawie ratyfikowania funduszu odbudowy to jakikolwiek plan pokazuje państwu? Jedyne racjonalne działanie, jedyna racjonalna partia, która wsparła samorządowców, kobiety, sędziów i innych. Nie, siedliśmy do stołu i sprzedaliśmy wszystkich, za których walczymy od parunastu, czy nawet dłużej, czy nawet więcej jak miesięcy. Jak Lewica. Tak, jak Lewica, dokładnie. Borys Budka w grudniu. Gdy słyszę głosy, że jest szansa, by zagrać na nosie PiS-owi i doprowadzić do upadku rządu dzięki głosowaniu w sprawie przeciwko temu funduszowi, to się burzy we mnie krew. Panie redaktorze, jak pan pamięta, samorządowcy gasili światła, pisali listy do pana premiera, że te pieniądze są nam niezbędne, żeby można było funkcjonować. Europarlamentarzyści głosowali tak w Europarlamencie. Tak jest. Europarlamentarzyści opozycyjni wszyscy głosowali w parlamencie za tymi europejskim, oczywiście za tymi pieniędzmi. Rozumiem. A koalicja rządząca przeciw. Rozumiem. A w maju posłowie PO ze swoim szefem na czele głosują... Ale... I panie redaktorze, wszyscy samorządowcy prosili nie o to, żeby nie głosować za tymi pieniędzmi, tylko żeby przesunąć głosowanie. Prosiliśmy, żeby przesunąć głosowanie, żeby ustawa wdrożeniowa była znana, żebyśmy wiedzieli, co oprócz tego, że są pieniądze, jak one będą wydatkowane, jak będą dzielone, żebyśmy wszystko mieli zapisane czarno na białym poprzez dokumenty, tak jak mówię, ustawę wdrożeniową, dodatkowe ustawy. Zdaje pan sobie sprawę, że prawdopodobnie Lewica i PiS przegłosowały centralizację służby zdrowia, czyli do powrotu z lat 70. Za moment o tym. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, jest z nami. Dogrywka w sieci już za moment. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy pana, witamy państwa. Również witam panie prezydencie, to jeszcze raz. W grudniu na przykład Borys Budka mówi, że nie wyobraża sobie, by Platforma nie poparła funduszu odbudowy, bez względu na to, kto rządzi Polską w maju. I dalej sobie nie wyobrażam, nie głosują za funduszem. Czy pan coś z tego rozumie? Jeżeli rozumie, może mógłby wytłumaczyć. Jestem przekonany, że również pan redaktor rozumie, tylko musi zadać to pytanie. Panie redaktorze, żeby coś głosować, trzeba wiedzieć, nad czym się głosuje. Nieważne jest głosowanie tylko za tym, żeby dostać pieniądze i żeby ktoś je wydał. Ważne jest, żeby te pieniądze wydawać zgodnie z pewnymi zasadami. I
to, co robili, ja cały czas za przykład daję samorządowców, bo to oni dzisiaj są największą siłą w tym kraju i samorządowcy bardzo ciężko pracują nad tym, żeby pieniądze do społeczeństwa, do wszystkich Polek i Polaków trafiały. I to my wołaliśmy i namawialiśmy pana premiera Morawieckiego, proszę nie słuchać swoich kolegów w rządzie, proszę dogadać się z Unią Europejską i przyjąć te pieniądze. Tak było parę miesięcy temu. Gasiliśmy światła, pisaliśmy listy, apelowaliśmy. Panie prezydencie, potem przychodzi weryfikacja. A potem przychodzi weryfikacja. Gdyby PiS dzisiaj wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, to być może Platforma też byłaby przeciw, bo PiS... Panie redaktorze, Platforma zawsze była z Unią Europejską, za Unią Europejską i zawsze tak będzie. Ale jeszcze raz mówię, jeżeli pan daje swoim dzieciom pieniądze i nie wie pan, czy one będą je wydatkowały zgodnie z zasadami, czy na jakieś używki, inne rzeczy, które no nie chciał pan, żeby coś takiego się działo, to bym da pieniądze, czy nie? Czy najpierw pan dogada się ze swoimi dziećmi, wychowa je w taki sposób, żeby wiedziały, na co te pieniądze można wydawać. A dzisiaj mamy sytuację, w której dostaniemy pieniądze i nie wiemy, czy będą one wydatkowały na rozwój kraju, czy na używki dla niektórych. Dzieckiem mamy Europy. Proszę? Premier Morawiecki jest dzieckiem mamy Europy w tej przypowieści. Kurczę, bardzo to skomplikowanie pan wymyślił. Nawet nie chcę ani potwierdzać, ani zaprzeczać, bo musiałbym to spokojnie sobie zachować. Panie prezydencie, no, wygląda na to, że tych 51 parlamentarzystów PO... Ale panie redaktorze, ale chciałem to o tym powiedzieć. Nie rozumiem, no to może... To, może wielu waszych wyborców, mam wrażenie, nie bardzo rozumie. Panie redaktorze, to nie są łatwe sprawy, żeby była pana jasność. Na pewno nie wierzę w to, że 51 parlamentarzystów może nie wiedzieć, o co chodzi, ale zdaję sobie sprawę, że przekazywanie tego, o czym dzisiaj mówimy do społeczeństwa, jest skomplikowane, bo mieszkańcy naszego kraju zajmują się ciężką pracą, tym, żeby wyjść z pandemii, żeby zacząć normalnie funkcjonować, a nie do końca muszą zajmować się dokładnym śledzeniem życia. Tego, dlaczego Platforma Obywatelska znalazła się po tej samej stronie, co Solidarna Polska? Nie znalazła się po tej samej stronie, bo się wstrzymała, nie była przeciw i powiedzieliśmy wprost, Platforma Obywatelska, tak jak i samorządowcy, organizacje pozarządowe, pracodawcy, chcemy tych pieniędzy, chcemy, żeby nad nimi głosowano, tylko w momencie, w którym wiemy, za czym głosujemy. A teraz głosowano nie wiadomo za czym, bo tylko za pieniędzmi, ale nie wiemy, czy te pieniądze będą z funduszu pożyczkowego, czy dotacyjnego. Nie wiemy, dlaczego nie będzie pieniędzy dla sieci kanalizacyjnej w miasta. Wiemy, że będą pożyczki na Zielony Ład, czyli na walkę z niską emisją. Wiemy, że będą pożyczki na poprawę służby zdrowia w samorządach. Niech mi teraz ci, którzy głosowali za, wytłumaczą, jak te pożyczki będziemy spłacać. Jak spłacić pożyczkę za to, że powstanie nowy park, zostanie nowe miejsce, w którym będą nasi mieszkańcy mogli przebywać, że będziemy walczyć, tak jak powiedziałem, z niską emisją i potem to będziemy spłacać. Niech mi ci, którzy głosowali za, wytłumaczą, w jaki sposób będziemy spłacać kolejne pożyczki, które dostaną samorządy na to, żeby poprawiać i ratować polską służbę zdrowia. Ale wy i tak bierzecie pożyczki, bierzecie kredyty. Samorządy się zadłużają, żeby inwestować. Tak mówicie? Tak, żeby mieć wkład, własny. Tak, no takie jest funkcjonowanie, ale panie redaktorze, jeżeli strona rządowa ma zdecydowaną większość z dotacji, a zdecydowaną mniejszość z kredytów, to dlaczego tak samo nie mają być traktowane samorządy? I o to, panie redaktorze, w tym wszystkim chodziło. O ustawę wdrożeniową chodziło o to, żebyśmy wiedzieli, jak ma wyglądać komitet sterujący czy monitorujący. Ja bym wolał, żeby był sterujący. Mówi się o monitorującym. Chodziło o to, żeby zapisać wszystkie kwoty, dotacje, podzielić z pożyczkami porówno, żeby to było sprawiedliwe. Chodziło tylko o to, żebyśmy mieli transparentność w tym wszystkim, nad czym głosujemy, a nie głosować nad czymś, co tak naprawdę diabeł w tych szczegółach i tych szczegółów nie znamy. Co mi mówicie, że nie należy ufać PiS-owi i źle zrobiła Lewica, że zaufała, bo te obietnice nie zostaną dotrzymane, więc tutaj też widzę pewną nieścisłość w pańskim rozumowaniu. Ale jaka nieścisłość, panie redaktorze? Ja mówię o tym, żeby wszystko zapisać w ustawie. To nie będziemy ufać. Okay, no, nie będziemy ufać, że ustawy... Co prawda żyjemy, że konstytucja nie do końca jest przestrzegana, także i ustawy nie muszą. Wrócimy za moment jeszcze bo do tego, ponieważ fundusz już trafił właściwie do Senatu, ale na razie jeszcze zatrzymajmy się na sekundę przy liście, o którym dyskutowaliśmy. Być może kwestia obsada przewodniczącego Platformy to jest najmniejszy z problemów wielu licznych problemów, które ma dzisiaj Platforma, ale tego chyba się ta grupa licznie podpisana z imienia i nazwiska pod tym listem domaga. Ale czego domaga się? Wymiany przewodniczącego? Wymiany władz? Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, szef Platformy został wybrany zaledwie rok temu zdecydowaną większością głosów nie parlamentarzystów, oczywiście ich tak, ale wszystkich członków Platformy Obywatelskiej. I dzisiaj naszą rolą jest
ciężka praca nad tym, żeby w trakcie kadencji obecnego przewodniczącego doprowadzić do sukcesów wyborczych, doprowadzić do tego, żeby w Polsce zmieniły się władze, bo na tym to polega. Partia jest po to, żeby przejmować władzę i realizować swój program wyborczy, na który głosują mieszkańcy. I nie pisanie listów dzisiaj jest ważne, tylko ciężka praca wśród ludzi, bo lada chwila będziemy mogli się normalnie spotykać, prawie normalnie będziemy mogli razem przebywać i to jest w końcu szansa na to, żeby wyjść do społeczeństwa, wyjść na ulicę i pokazywać program Platformy Obywatelskiej, a nie pisać do siebie listy. Jak w świetle tego, co dzieje się w PO, należy rozpatrywać i pan rozpatruje przebudzenie ruchu Rafała Trzaskowskiego. Znaczy ruch Rafała Trzaskowskiego, którego jestem członkiem, cały czas pracuje, tylko... Ruszył w Polskę, przedstawił struktury. To wygląda jak tworzenie nowej partii. Nie, chcemy ożywić, tak jak pan powiedział, nas wszystkich po tym, co przez półtora roku się działo, bo tak naprawdę działać dzisiaj było bardzo ciężko. Jest kampus, na który zapraszamy w wakacje młodych ludzi, żeby mogli porozmawiać o krajach, o problemy, żeby mogli pokazać właśnie młodzi ludzie, jak Polska ma się zmieniać. I to są te działania. My piszemy, można by w cudzysłowie powiedzieć, list do młodych ludzi. Przyjedźcie na kampus, powiedzcie nam, jak możemy wspólnie zmieniać Polskę. I to są działania, które mają przyspieszyć konsolidację opozycji, pokazać nowy program wyborczy, pokazać nowe działania, które, tak jak mówię, za te... Niestety chyba dzisiaj, po tym, co stało się w Sejmie, za 2 lata będziemy mogli mieszkańcom w formie programu wyborczego partii opozycyjnych pokazać. Pan, zdaje się, kiedyś uważał, że tworzenie nowych bytów po stronie opozycji wcale tej opozycji nie służy. Rozbija. Wręcz przeciwnie, rozbija, służy partii rządzącej. Zdecydowanie. Każda aktualna nowa struktura przy Doncie powoduje, że jesteśmy dalej niż bliżej zwycięstwa. My się mamy konsolidować, wspólnie działać na... Panie redaktorze, Zjednoczona Opozycja, Prawica jest dzisiaj tego przykładem. Gdy rządziła Platforma Obywatelska, była strasznie podzielona. Było wiele różnych, większych, no tak, mniejszych... I ta konsolidacja pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości, tak jest, dała samodzielną większość i rządzenie od kilku dobrych lat. Można rzadko, chyba to pada z moich ust, ale tutaj należy podpatrywać tą drugą stronę i iść za ich przykładem. No i na przykład pamiętam pańskie słowa o inicjatywie senatora Frankiewicza, blok samorządowy, to też patrzył pan na to z nieufnością w świetle... Znaczy nie, panie redaktorze, my mówiliśmy miesiąc temu, bo mówi pan również o liście, który też został podpisany, bo tych listów ostatnio jest bardzo dużo i mówiłem, że dzisiaj nie jest pora, tak jak mówię, na pisanie listów, tak jak na tworzenie nowych bytów, bo blok samorządowy w wyborach do Senatu zafunkcjonował, ci samorządowcy, którzy chcieli, startowali w wyborach, wielu się dostało, jest w parlamencie. No i opozycja ten Senat przejęła, natomiast... Tak czyli się udało. Czyli się udało. W związku z tym gratuluję funkcji regionalnego pełnomocnika ruchu Trzaskowskiego. Dziękuję bardzo. O. Andrzej Dziuba, Tychy, Piotr Kuczera, Rybnik, Arkadiusz Chęciński, Sosnowiec. To jedyne województwo w Polsce, które ma aż trzech. Bo to jedyne takie województwo specyficzne, które ma tak dużą liczbę mieszkańców. Czym wy będziecie się zajmować w tym mocnym trójkącie? Koordynować działania ruchu Trzaskowskiego wśród samorządowców przede wszystkim, ale mam nadzieję, że szerzej i będziemy namawiać do konsolidacji i potem do wstąpienia będziemy... do Platformy z ruchu Trzaskowskiego. Nie, panie radarze, do startowania wspólnie na listach wyborczych, czy to do samorządów, bo to jest najważniejsze. Ale Trzaskowski i jego ruch będzie jakoś przeistoczy się w jakieś polityczne ugrupowanie, które wystartuje w wyborach. Na dzisiaj nigdy wcześniej ani nie ma takich planów, o tym nie słyszałem. A jeśli to będzie nowa partia, tylko teraz się jeszcze nie nazywa, to pan w niej się znajdzie jako koordynator regionalny? Panie redaktorze, nie ma takich planów, tak jak mówiłem, żeby z ruchu Rafała Trzaskowskiego powstała partia polityczna. To ciekawe, bo w sumie tak popatrzę, to tak samorządowców z całą pewnością kusi Szymon Hołownia i to nawet tutaj u nas w województwie, to nawet tutaj u nas w metropolii takie kuszenie, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale na pewno szeroko się pan Szymon do samorządowców uśmiecha. Z drugiej strony Trzaskowski. Z drugiej strony Trzaskowski jak każdy. Tam wśród pełnomocników regionalnych jest cała plejada znanych samorządowców z całej Polski. Tam to czy gdzie? U Trzaskowskiego. Tak. To gdy trzeba będzie wybierać, to co pan radził? To musimy być razem. Musimy być razem. Tak.
Jeszcze raz podkreślam, czym mniej bitów na bitów chciałem powiedzieć. Bitów. Człowiek marzy o normalności. Dużo bitów, czy mało, czy do tańca, więcej, czy do czego. Czym więcej bitów na stronie opozycyjnej, tym prezes Kaczyński u siebie na Nowogrodzkiej szerzej się uśmiecha i wie, że co pan robi? Ma co pan przyjął posadę, funkcję bardziej regionalnego pełnomocnika nowego bytu. I nowego bitu. Stowarzyszenie, panie redaktorze, jestem w kilku stowarzyszeniach, funkcjonuję tak dla samorządów. Mam panu obowiązków jako prezydent Sosnowca, jako działacz prominentny Platformy? Bardzo dużo, ale nawet prezydent Warszawy, gdyby sam chciał walczyć z problemami, którymi mierzą się samorządowcy, nie jest w stanie. Tylko w grupie można realizować. Partia, która w nazwie ma przymiotnik obywatelska, to nie mogłaby zorganizować tego samego, co organizuje Trzaskowski. Ale panie redaktorze, ludzie nie chcą często uczestniczyć w życiach partyjnych, bo to jest zupełnie inna sytuacja, inny byt. Parlament, partie polityczne mają wygrywać wybory i zmieniać rzeczywistość w parlamencie. My jesteśmy samorządowcami i wspólnie chcemy wypracować rozwiązania, które partie polityczne będą wdrażać w życie, tak żeby żyło nam się wszystkim trochę lepiej. I to są dwa różne byty, które gdzieś w pewnym momencie muszą ze sobą współpracować. Prezydenci z Platformy będą podpowiadać sobie... Ale czemu z Platformy, panie redaktorze? W obydwu ruchach, mówię też o tak dla samorządu Jacka Karnowskiego, są samorządowcy. W ogóle Jacek Karnowski też ma swoje... Zdecydowana większość samorządowców jest bezpartyjnych, niezależnych, działających od wielu lat i właśnie ich trzeba słuchać, bo to są ludzie z ogromnym doświadczeniem i nie chcą działać dalej w partiach politycznych, ale jako ruchy samorządowe możemy wypracowywać rozwiązania, które te partie polityczne mogą potem realizować, a wiele osób, które gdzieś jest w ruchach społecznych, samorządowych, gdy będzie taką miało wolę, może w partiach politycznych startować na ich listach i zdobywać władzę. No, to ostatnie, to patrząc na to, jak wam idzie w sondażach, to całkiem odległe marzenie. To mówię to o całej opozycji, ale, bo jeżeli będziemy tak rozdrobnieni, no, to... całej opozycji. To... Dobrze, ustawa, fundusz odbudowy ląduje w Senacie. Jakich poprawek będą domagać się samorządowcy? Panie redaktorze, to już jest wszystko zapisane, bo jak pan dobrze wie, dlatego też jako samorządowcy, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy prosiliśmy o przesunięcie terminu głosowania chociaż o 2 tygodnie, mówiliśmy nawet o tygodniu, ponieważ jak pan dobrze wie, dzień po głosowaniu było posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, żeby o tym właśnie rozmawiać. I o to chodziło, no bo jakżeż głosować dzień przed spotkaniem samorządowców i musi dziwić, że przedstawiciele prominentni przedstawiciele lewicy byli na spotkaniu między innymi właśnie z nami, słuchali tego wszystkiego i potem z zimną krwią, można by powiedzieć, bez zamknięcia oczu, spokojnie przegłosowali to, co mieli przegłosować. I o czym mówimy? O tym, o czym wspominaliśmy jeszcze parę minut temu. Lewica mówi o tym, że wywalczyła dla nas 30% wszystkich środków w ramach KPO, ale my nie chcemy 30 i nigdy o tym nie mówiliśmy. Od początku mówiliśmy o 40, ale może nie słuchali. Chcemy podziału mądrego i równego podziału na tą część dotacyjną i część kredytową. Chcemy, żeby Zielony Ład, czyli walka ze zmianami klimatycznymi, była finansowana z grantów, a nie z pożyczek, bo tam Służba zdrowia, żeby była finansowana z grantów, a nie z pożyczek. Pański szpital to będzie, pozostanie pański, w sensie miejski oczywiście. Oczywiście. Czy niebawem zostanie... No i właśnie tego... Co zostanie? To według dokumentu prawdopodobnie może być centralizowane, nikt nie wie w jaki sposób. I też mówiliśmy o tym, żeby na przykład wycofać na razie tego typu zapisy z KPO, żebyśmy nie musieli o tym w ogóle dyskutować, albo mieć dodatkowe zapisy ustawowe, które będą regulowały wiele innych rzeczy. Żeby... Mówimy o ustawie wdrożeniowej również, o której mówiliśmy, żeby można było nie tylko wpływać na to i nie wiem, patrzeć, jak zostawały środki wydane, ale również, żeby można było uczestniczyć w organizowaniu konkursów, zasad tych konkursów i tak dalej, bo mamy przykład Erfilu, który nie był chyba najpiękniej i najrówniej wydatkowany. Co to w ostatnim, chodzi oczywiście o Fundusz Rządowy Inwestycji Lokalnych, ostatnim rozdaniu Sosnowiec to całkiem niezły pieniądz. No milion, cały milion, tak jest. Na inwestycję wartą 6 milionów. Milion. Panie prezydencie, czego pan się spodziewa po senatorach Lewicy w związku z niedawnym porozumieniem wspólnego głosowania opozycji, partii, całej opozycji opozycji w Senacie. Jestem przekonany, że tak będzie. Znaczy, senatorowie Lewicy poprą poprawki samorządowców. W Sejmie nie poparli parlamentarzyści Lewicy, z czego zrozumieć nie jestem w stanie. Nawet nie chcieli wysłuchania
społecznego w Sejmie na ten temat, co już w ogóle dla mnie jest szokiem, że Lewica nie chce, żeby słuchać społeczeństwa. A to musi dziwić, bo ja widziałem paru przedstawicieli Lewicy, gdy robili sobie zdjęcia na manifestacjach kobiet, gdy no, wykrzykiwano hasła tak zwane 8 gwiazdek i oni byli na pierwszej linii frontu. Jedna z tych parlamentarzystek, to wie pan, dzisiaj jest u Jarosława Gowina. Ale to właściwie reszta jest prawie w tym samym miejscu. Panie dzisiaj, prezydencie, bo nie wiem, czy pan nie zauważył, że oni razem głosowali, czyli może jednak pani, kurczę, nie pamiętam nawet nazwiska, Pawłowska, dobrze zrobiła, bo po co ma udawać, że jest z PiS-em, czy z Gowinem i z PiS-em, bo nie wiem, jak to połączyć, jak partia lewicowa. Do czego ma prawo, panie redaktorze, pan jest coś? Tylko trzeba powiedzieć otwarcie, tak jak jest w Sejmiku Województwa Śląskiego, tak jak jest już prawie w Radzie Miasta Sosnowca, trzeba otwarcie powiedzieć, tak, jesteśmy w koalicji z PiS-em i ja nie mam nic przeciwko temu. Każdy wybiera sobie koalicjantów, kogo chce, a że do tej pory bardzo negatywnie o nich mówili, to tylko może dziwić, ale myślę, że w polityce, a pan jako redaktor rozmawiając z politykami już tak wiele rzeczy widział, że nawet koalicja PiS-u mało co zdziwi. Natomiast pana w sejmiku to pan od dawna mówi o tej zażyłości. Długi pół roku co najmniej. PiS, tak, no właściwie radni, tam tych radnych jest garstka co prawda lewicy, ale fakt, że w najważniejszych głosowaniach od 2 lat co najmniej się... No ważne też, że również pełnią funkcje kierownicze przedstawiciele lewicy. To jest też bardzo ważne. Przedstawiciele lewicy pełnią funkcje kierownicze gdzie? W różnych jednostkach Urzędu Marszałkowskiego. Czyli to jest ten plon. Nie. Ja nie mówię tego negatywnie, panie redaktorze, bo jeżeli się razem rządzi, razem głosuje, to trzeba też brać odpowiedzialność na pewne dziedziny życia. No, nie można tylko mieć to, co jest, nie wiem, pozytywne, czy tylko brać na siebie negatywne decyzje. No, jeżeli razem jestem w koalicji, to muszę brać odpowiedzialność za zarządzanie województwem. I tak właśnie w naszym województwie jest. W Sosnowcu, pańskim zdaniem, pan sugeruje, że to jest kolejna odsłona. No, radni Lewicy złożyli wniosek. Lewicy i PiS. Radni Lewicy złożyli wniosek po tym, jak przewodnicząca Rady Miasta jest obrażana przez radnych PiS-u za to, że brała udział w marszach kobiet, za jej orientacje seksualne i inne tego typu działania. Uwaga, Lewica razem z PiS-em złożyła wniosek o jej odwołanie. No to chyba o czymś to świadczy. I ten wniosek przepadł, znaczy został przełożony. Nie. Zgodnie z zasadami wszystko się odbyło. Na sam koniec poprosiliśmy już o to, chociaż tyle, żeby nie głosować w trakcie pandemii, bo dla obu ugrupowań nie było żadnego problemu, żeby w środku pandemii, gdy liczba zachorowań biła rekordy, wszystkich radnych nagle zadzwonić się i zabrać i zaprosić ich do Urzędu Miejskiego, który dla wszystkich normalnych mieszkańców, przepraszam, słowo normalnych, chodzi mi o to, którzy przychodzą i muszą załatwiać swoje najważniejsze problemy, jest dla nich w pewnym sensie ograniczone ta możliwość wchodzenia i załatwiania formalności. No ale radni uznali inaczej, że dla nich akurat to nie jest problem i chcieli, żeby wszystkich zwołać do sali. Osobiście. No tak, bo tak trzeba głosować odwołanie przewodniczącej czy powołanie nowego. I dojdzie do tego ostatecznie ten za moment 2 tygodnie 20... mniej więcej. Koniec maja. 26 albo 7 maja, tak. W porządku. Czwartek, ostatni czwartek bieżącego miesiąca. No i ten wniosek podpisany przez radnych PiS-u i SLD. PiS i... Okay. Razem podpisani na jednej liście. Co ciekawe, no mówiono o tym, że to jest tak nagle, przyszło do głowy ad hoc, ale na liście były podpisane osoby, które były zdalnie, więc chyba zdalnie jeszcze podpisów długopisem, no nikt tego nie wymyślił, choć gdybyśmy może zdalniej dłużej byli, uczyli się tej zdalnej pracy, to może i ktoś długopisem umiałby kartki podpisywać. Ale no, być może, wie pan, no, to trzeba obserwować, śledzić serial Jetsonowie, tam przewidziano wiele tak, rzeczy, było, które... Tak, no. To, które dzisiaj stały się naszą codziennością. Dzisiaj to będę patrzał, czy coś takiego da się. Natomiast patrząc na arytmetykę w Radzie Miasta. Nie, no jestem spokojny. Jest pan spokojny, tak. Nikt się nie włamie. Was nie. Jest 15, was, czyli pańskiej koalicji. 10... Wspólnie dla Sosnowca Koalicja Obywatelska jest 15 osób. 10 SRD osób po stronie PiS i Lewicy. Nikt się nie wyłamie w tym głosowaniu? Znaczy z Lewicy, pewnie mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i się wyłamią i nie będą głosować przeciw kobiecie, która walczy o prawa kobiet, która była pod sądami w innych miejscach i walczyła o te rzeczy, o których Lewica tak często mówi. Ja się tylko mogę dziwić, że w momencie, w którym składano ten wniosek, organizatorki marszu kobiet w Sosnowcu razem z przedstawicielami Lewicy rozdawali konstytucję. No to na miłość boską. Panie prezydencie, to na koniec jeszcze jaka lekcja dla Platformy płynie? Nie z tej wolty lewicy w Sejmie. Jaka lekcja? Właściwie to
To jest aż dziwnie zabrzmi, że nie można, w polityce nikomu nie możesz ufać. A może nie należy na przykład waszych partnerów w opozycji traktować jak swoje przystawki? A ktoś tak traktuje? Ja nie wiem, panie redaktorze, ja nie jestem w Sejmie. Nie jestem w Sejmie, ja nigdy tak w każdym razie... Pańska zapraszała do jakiejś koalicji. Panie redaktorze, powiem inaczej, ja mogę mówić o samorządzie. Między innymi Lewica i Lewica się dowiadywała o tym z konferencji prasowej. Panie redaktorze, no, my dowiadywaliśmy się z konferencji prasowej, że będą jakieś rozmowy, do której nikt nie... Powiem tak, to były najciekawsze historie. Myślę, że książki o tym będą pisać, jak trzech tenorów lewicy staje w świetle reflektorów, mówi, tu są nasze postulaty, będziemy o nie walczyć razem. Razem idziemy do pana premiera, jak nas przyjmie. Za 15 minut telefon od pana premiera, wpadajcie. I za 30 minut załatwione. No, panie redaktorze, jeżeli tak się wydaje 700 milionów złotych, tak dobrze mówię, no to gratuluję. Kto wie. Kto wie, no, ale jeżeli pan będzie gotowy... Miliardów, przepraszam, milionów. A, no w ogóle. Będzie gotowy do tej książki, to kto wie. No nie, ale może myślę, to że pomysł. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Ciekawa. 3 tygodnie do powrotu... Jak załatwić kasę w 24 godziny? To taki nowy film mógłby być. To nie wiem, może to miara skuteczności, wie pan. Tak. Zdecydowanie tak. Ale, no, więc należy się uczyć. Tak jest. Będziemy się uczyć, tylko jeszcze jakby negocjować coś, co jest dobre dla społeczeństwa, to już byłoby wszystko super. Panie prezydencie, ostatnia kwestia. 3 tygodnie do powrotu, dobrze liczę? 3 tygodnie do powrotu dzieci, uczniów do szkół w trybie stacjonarnym, osobistym? Nie, chyba mniej. Chyba to nie? Jest około... Tak, bo to mamy... To... 1-3. A nie, no to już, tak, oczywiście. Ale chyba w przyszłym tygodniu dobrze kojarzę kolejne roczniki. To się tak szybko zmienia, przepraszam panie redaktorze, że akurat tego nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że to przeszły tydzień. Ale dobrze, to już wkrótce. No bo natomiast komentarze, jak to zwykle było. 3 tygodnie to już raczej bliżej wakacji. Pełen bigos, od wspaniale, w końcu uczniowie się spotkają, aż po jak to będą się zarażać w wakacje, to gdzie jest środek w tej... Znaczy tak jak byłem zdecydowanym przeciwnikiem i okazało się, że samorządowcy znowu mieli rację we wrześniu, żeby iść do szkół prosto po wakacjach. Mówiliśmy o tym, że nie, to jest złe rozwiązanie. Hybryda. Na początku przesuwańmy to rozpoczęcie roku szkolnego, bo młodzież razem z rodzicami dopiero wrócili z wakacji. Z całego świata gdzieś tam spędzali, bo taka chwila rozluźnienia przecież jednak też w ubiegłym roku była. Dajmy taką swoistą kwarantannę, te 2-3 tygodnie, dopiero wracajmy do szkół. Teraz? No potem nagle kilkadziesiąt tysięcy chorych. Dzisiaj uważam, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mamy co najmniej jedną dawką zaszczepionych wszystkich tych, którzy chcieli pracowników oświaty, ale przecież te szczepienia są już praktycznie możliwe prawie dla każdego, więc i pewnie masa rodziców już jest zaszczepiona. Mamy małą liczbę zakażeń, mamy doświadczenia ostatniego półtora prawie roku. Myślę, że bardzo dobrą rzeczą jest, bardzo dobrą, nawet na chwilę, żeby nasi młodzi mieszkańcy mogli iść do szkół, żeby młodzież, dzieci spotkały się chociaż na tydzień, dwa, miesiąc razem, żeby ze sobą pobyli, bo tego wszystkim brakuje, tego musimy powoli, tak naprawdę chyba od nowa się uczyć i czym szybciej, tym lepiej. Niech młodzi ludzie spotykają swoich przyjaciół, znajomych chociaż na chwilę, a potem niech rozjadą się na wakacje i miejmy nadzieję, że szczęśliwie po wakacjach wracają do swoich. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich państwa i życzę zdrowia, jak ostatnio mamy zwyczaje, a myślę, że coraz łatwiej nam będzie zdobywać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzień.